czytam tych książek. No i tam było takie ćwiczenie, żeby się na to zahipnotyzować. Chodziło o to, żeby wprowadzić się w taki najpierw stan relaksacji i odprężenia, potem wywołać po sobie trzy następujące, skalujące się stany emocjonalne i na koniec ten stan, kiedy na przykład jesteś i wiesz, jak za dzieciaka patrzysz na choinkę i wiesz, że tam są prezenty, że zaraz będzie coś, by wiesz, fajnego, takiego super, kotwiczysz i łączysz z obrazkiem siebie, jak czytasz książkę. I ja to zrobiłem czytając skrypt i ja poczułem nagle w środku, w swoim ciele, jak mi się chce czytać książki. I jak zacząłem czytać od tamtego momentu, w pierwszym roku czytałem ponad 120 książek. Nagle mi się okazuje, że nierozwiązywalne problemy lub jakieś schematy, nagle tak można zmienić.